Mąka ryżowa posiada delikatną strukturę, neutralny smak i nie zawiera glutenu. Z tego względu może stanowić doskonały zamiennik mąki pszennej dla osób chorujących na celiakię. Jak powstaje mąka ryżowa? Jest wytwarzana w procesie zmielenia ziaren ryżu i stanowi jedną z najpopularniejszych mąk bezglutenowych. Jest ona na szeroką skalę wykorzystywana w kuchni azjatyckiej, m.in. do produkcji papieru i makaronu ryżowego. Do czego jeszcze można używać mąki ryżowej? Świetnie sprawdzi się do zagęszczania zup i sosów. Świetnie smakuje przygotowany na niej m.in. sos beszamelowy. Można używać jej także do panierowania ryb, drobiu, a nawet mięsnych kotletów. Na jej bazie możemy przygotować także wszelkiego rodzaju desery, jak naleśniki, racuchy, ciasta, tarty czy muffiny. Musimy jednak pamiętać, że zastępując w przepisie mąkę pszenną mąką ryżową, musimy zmniejszyć jej ilość o około 1/4 porcji. Ważną kwestią jest także fakt, że w związku z tym, że nie zawiera ona glutenu, nie jest tak klejąca jak mąka pszenna. Dlatego, by przygotowywane z niej ciasta miały odpowiednią konsystencję, należy łączyć ją z inną mąką, na przykład ziemniaczaną, lub zwiększyć w przepisie ilość jajek bądź tłuszczu. Wszystkie produkty z naszych filmów oraz wiele więcej znajdziesz na stronie cośdlazdrowia.pl. Link ze specjalnym rabatem znajduje się w opisie filmu. Filmy na naszym kanale pojawiają się w każdą środę, dlatego pamiętaj o kliknięciu przycisku subskrybuj, aby być na bieżąco.